Dobry wieczór Państwu. Ja z obowiązku spytam, czy mnie słychać, żebyśmy zaczęli klasycznie, tak jak wszystkie webinary. Ktoś pisze wiadomość, słychać, dobrze, w porządku. Bardzo dziękuję Pani Danuto. Jedna prośba, którą już sam złamałem na początek, żebyśmy, jeżeli możemy, byli sobie na ty, jeżeli ktoś będzie zadawał pytania, ja się zawsze bardzo mnie bawi, kiedy ktoś mówi do mnie na per pan, zwłaszcza jeśli to jest osoba ode mnie starsza, także myślę, że jeżeli będziemy sobie na ty, to nam się świat nie zawali. Ja się nazywam Kacper Nowicki, przychodzę dzisiaj do Państwa, a nie do końca przychodzę, bo siedzimy wszyscy u siebie w domach, mam nadzieję, z tematem dosyć istotnym i tematem, który mam wrażenie, że w tym całym ekosystemie edukacyjnym pojawia się najrzadziej, to znaczy tą stronę procesu edukacyjnego, która bardzo często nie jest pomijana, kiedy mówimy o tym, jak angażować się w życie szkoły, jak sprawiać, żeby ta szkoła była dla osób uczących się w niej przestrzenią przyjazną. Ja może zacznę od jeszcze jednej kwestii technicznej, żebyśmy mieli pewność, że widzimy ekran. Ja zaraz Państwu wrzucę pełen ekran. O, czy teraz widać może całą prezentację? Jeszcze drugie pytanie techniczne. Dobrze, widać. Bardzo dziękuję. Tak, więc mowa o rodzicach i o opiekunach, bo tutaj to jest dosyć istotne zawsze, kiedy mówimy o osobach, które są odpowiedzialne za osoby uczące się w szkołach. Warto, żeby zaznaczyć, że to są nie tylko rodzice, ale to są także opiekunowie i opiekunki. I tutaj mowa oczywiście nie tylko o opiekunach prawnych, czy to też z rodzin zastępczych, ale bardzo często mowa tutaj po prostu o osobach, które tymi dziećmi i młodymi dorosłymi w szkole się opiekują, czy też o babciach, o dziadkach, osobach, które są z tymi osobami związane i powodują, że mogą one uczestniczyć w tym procesie edukacyjnym. I to jest dosyć istotne, żeby to zaznaczyć na początku. Ja celowo za każdym razem, kiedy zaczynam jakąś prezentację, zaczynam od maila i Instagrama. To są dwie takie formy kontaktu najwygodniejsze, one będą też na końcu. Jeżeli będą jakieś pytania, na które nam się nie uda się odpowiedzieć, to też zachęcam do kontaktu tą formą. Staram się być dostępny, teraz przez weekend może być z tym trochę gorzej, ale poza tym zawsze zapraszam Państwa do kontaktu. Dobrze, myślę, że do rzeczy. Chciałbym sobie na początek scenariusz naszego spotkania określić, żebyśmy mieli porządek. Przywitać się, myślę, przywitaliśmy. Agnieszka Krzaczek, widzę, pisze, cześć Kacper, cześć Agnieszko. Nie widzę wszystkich Państwa i ile nas jest, także witam wszystkich bez wyjątku. To, o co bym prosił na początek, to żebyśmy się wzajemnie poznali. Ja się mniej więcej przedstawiłem i wiem też, że gdzieś tam byłem zapowiadany wcześniej, ale chciałbym poznać Państwa. I mam takich kilka pytań na początek. Czy są z nami rodzice i opiekunowie właśnie? I więc jeżeli ktoś mógłby się zdefiniować na czacie, na przykład w formie właśnie rodzic, opiekun, czy też nauczyciel, nauczycielka, czy jakaś inna forma, żebyśmy też wiedzieli, po pierwsze wiedzieli, że Państwo tam są po drugiej stronie, jak znowu powiedziałem Państwo, rodzice i nauczyciele w jednym, rodzic dziecka z niepełnosprawnością, uczeń, rodzic, tak, super, bardzo dziękuję, dobrze, cieszę się, że ktoś jest po drugiej stronie, fantastycznie. Rodzice, dobrze, fantastycznie, cudownie. Jeżeli chodzi o plan webinaru, bardzo bym chciał, żebyśmy poznali dzisiaj dwie formy zaangażowania w społeczność szkolną, takie systemowe. Jedna będzie grzeczna, określona prawem związanym z edukacją, czyli Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły czy Rada Szkoły, a druga forma będzie taka, którą może Państwo znają z tego aktywizmu nie tylko edukacyjnego, czyli forma taka, że wchodzimy do szkoły jako obywatel, a nie tylko jako rodzic, jako część tej społeczności. Więc to podzielimy sobie to na takie dwa instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy zaangażowania. Zaczniemy sobie od tej formy najbardziej instytucjonalnej, porozmawiamy sobie o radach rodziców, potem przejdziemy do rad szkół, czyli tego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły. Od razu dopowiem jedną ważną rzecz. Mają Państwo najpewniej dostęp do plików. Tutaj nie ukrywam, że rzadko korzystam z tej platformy, więc nie jestem pewien, ale jeżeli wejdą Państwo w tym miejscu czat w pliki, to powinni mieć Państwo dostęp i do prezentacji, i do notatek.
Te notatki są kluczowe, ponieważ tam pojawia się wszystko, co nie pojawia się w prezentacji. I na wielu slajdach będzie informacja, że na przykład w notatkach z webinaru znajduje się to i to. Ja też będę z nich korzystał w trakcie, także zachęcam, żeby sobie może je gdzieś tam na w rogu ekranu otworzyć. One będą też bardzo przydatne. One są oczywiście do waszej dyspozycji po webinarze. Oddaję je, żebyście mogli sobie z nich i mogły korzystać. Porozmawiamy sobie o dostępie do informacji publicznej, czyli o tym, kiedy kończy się miła rozmowa w gabinecie, a zaczynają się wnioski o dostęp do informacji publicznej i batalie administracyjne. I skończymy sobie takimi dwoma kontrowersyjnymi kwestiami, to znaczy tym, czy rodzice mają jakieś obowiązki, bo bardzo często w tym dyskursie medialno-edukacyjnym natykamy się na takie sformułowania obowiązki rodziców i opiekunów wobec szkoły i o konstytucyjnej bezpłatności edukacji, a tym, jak to wygląda w praktyce, ponieważ to też jest kwestia istotna, myślę, dla rodziców. Bardzo często natykamy się na medialne historie o płatnych szafkach, o płatnych mundurkach, obowiązkowych wyjściach, które też są płatne, a oczywiście, zwłaszcza w przypadku tych młodszych osób uczących się, płacą za to państwo, czyli rodzice i opiekunowie właśnie tych dzieci. Co do pytań i odpowiedzi, jeżeli pojawi się coś w trakcie, to ja w tym momencie czat widzę i postaram się go widzieć przez cały czas. Nie ukrywam, że przed tym, jak będziemy sobie robić to Q&A na koniec, jeszcze takie podsumowujące, to będzie mi wygodniej, jeżeli pytania będziecie zadawać na czacie i ja wtedy postaram się je na bieżąco śledzić. Jeżeli coś pominę, to przepraszam, ale ja nie mam ograniczenia czasowego dzisiaj, chociaż oczywiście bez przesady, więc na końcu też sobie najwyżej to omówimy. Dobrze, myślę, że możemy przejść już do konkretu. Zaczniemy sobie od tym, jakie prawo za nami stoi. To znaczy podstawa prawna, ramy funkcjonowania szkoły, w tym Rady Rodziców. I tutaj, szanowni państwo, i znowu się na tym łapię, mówię per państwo, zacznijmy sobie od sposobu myślenia. To znaczy przełammy ten stereotyp, że szkoła to jest prywatny folwark pana dyrektora. Nie. Szkoła to jest usługa i dobro wspólne, a dyrektor czy dyrektorka szkoły kieruje wykonaniem tej usługi. Rodzice i opiekunowie to są obywatele i obywatelki, czy też osoby nieposiadające obywatelstwa, które jednak posiadają prawo do współdecydowania o tym, jak ta szkoła funkcjonuje, czyli to są odbiorcy tej usługi i współwłaściciele tej szkoły. To jest bardzo istotne, żebyśmy sobie od tego zaczęli, żebyśmy pamiętali, że kiedy przychodzimy do gabinetu dyrektora, czy kiedy rozmawiamy z pozycji Rady Rodziców, czy po prostu matki, ojca, rodzica, to przychodzimy tam jako równy do równego, a tak naprawdę to my jesteśmy, jako podatnicy, podatniczki, szefami dyrektorów. I od tego chciałbym, żebyśmy sobie zaczęli. Jeżeli chodzi o, porozmawiamy sobie tutaj o takich zasadniczych regulacjach, tym jak Rady Rodziców się wybiera i tym jakie mają one kompetencje. Tutaj też już zachęcam, jeżeli mają państwo notatki otwarte, to żeby sobie to otworzyć. Przejdziemy sobie tutaj już do pierwszego slajdu związanego z Radą Rodziców. Jeżeli chodzi o takie zasadnicze regulacje, które powodują, że Rada Rodziców funkcjonuje, może działać w granicach i na podstawie prawa, to jest to przede wszystkim artykuł 83 i 84 ustawy Prawo Oświatowe. To jest taka ustawa, zawsze jeżeli mają, kiedykolwiek stykali się z państwo z takim aktywizmem edukacyjnym, to na pewno to była pierwsza ustawa, na którą się państwo natknęli. To jest ustawa regulująca zasadniczo to, jak szkoły działają i mówiąca dosyć w części ogólnie, w części szczegółowo, jak mają one funkcjonować, wszystkie jej organy w środku. Ona też właśnie mówi o tym, jak ma funkcjonować Rada Rodziców i tutaj przede wszystkim właśnie ten artykuł 83 i 84 o tym mówi. Postanowiłem, że w większości artykułów tych nie będę czytał tutaj, ponieważ jest godzina 19 i myślę, że cytowanie bezpośrednio paragrafów może nie być najlepszą formą nauki, ale synteza. Rady Rodziców reprezentują rodziców wszystkich osób uczących się w szkole. Tak, to jest podstawowa kwestia. Jeżeli mamy szkołę, na przykład dajmy na to liceum, to Rada Rodziców reprezentuje osoby uczące się w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie. Wybory do rad muszą odbywać się zatem corocznie.
I prawo oświatowe określa główne zasady takiego procesu wyborczego. O tym sobie właśnie za chwilę powiemy. I tutaj właśnie już pojawia się taki termin jak regulamin działalności. To jest taki, można powiedzieć, jeżeli mówimy o tej terminologii szkolnej, powiedzmy statut Rady Rodziców, taki operacyjny, bieżący, który powinien być uchwalony na takim pierwszym zebraniu. No i teraz ten tryb wyboru. Wybory do rad muszą odbywać się raz do roku. I to jest bardzo istotne z uwagi na to, że tak jak w szkole dokonuje się wymiana tej kadry uczniowskiej, tak samo dokonuje się wymiana tej kadry rodzicielskiej. Jedną osobę uczącą się reprezentuje jeden rodzic. To jest istotne w kontekście wyborów do Rady Rodziców, to znaczy na jedną osobę uczącą się przypada jeden głos. I zgodnie ze sztuką takie wybory powinny wyglądać w ten sposób, że na pierwszym spotkaniu z rodzicami i opiekunami przeprowadzanymi przez wychowawcę czy wychowawczyni klasy jest przeprowadzane tajne, co ciekawe, głosowanie na to, kto ma być reprezentantem danego oddziału. I wtedy taka jedna osoba z tego oddziału reprezentuje ten oddział w Radzie Rodziców. Mówiąc oddział, mamy na myśli oczywiście klasę. Tutaj jest istotna kwestia, którą także proponuję, żeby Państwo weryfikowali sobie w tych notatkach, ponieważ jest zróżnicowane to z uwagi na to od typu szkoły, ile osób jest przedstawicielami jakich oddziałów w poszczególnych typach szkół. Znaczy inaczej to wygląda w szkołach artystycznych, inaczej to wygląda w placówkach wychowawczych, a inaczej wygląda to w szkołach. Jednak wszędzie mniej więcej wygląda to w ten sposób. Ja widzę, że tutaj się w międzyczasie na czacie pojawiło pytanie, za które zabierzemy się później, czyli udostępnianie w trybie informacji publicznej. Dziękuję, że tutaj już ktoś odpowiedział. Rozwiniemy sobie tutaj to w późniejszym etapie. Wybory przeprowadza się, tak jak powiedziałem, na pierwszym zebraniu. W skład rodziców wchodzą ci reprezentanci. I teraz mamy już tam Radę Rodziców, powiedzmy, że ona funkcjonuje i co musi ta Rada Rodziców zrobić na początku. Na początku taka Rada powinna uchwalić regulamin działalności, który zawiera takie trzy podstawowe rzeczy. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów, to co znalazło się powyżej, to znaczy może sobie Rada doprecyzować, w jakiej formie się te wybory przeprowadza. I zasady wydatkowania funduszy Radzie Rodziców. O funduszach Rad Rodziców jeszcze sobie później powiemy. Jeżeli chodzi o regulamin działalności Rady Rodziców, obowiązuje, jeżeli nie został ogłoszony. Uchwaliła regulamin, ale treść jest nieznana pozostałym rodzicom. Odpowiem intuicyjnie. Regulamin działalności Rady Rodziców jest dokumentem wytworzonym przez Radę Rodziców, więc tak samo jak protokół z posiedzenia Rady Rodziców czy Rady Pedagogicznej może być na żądanie udostępniony, tak samo powinien być udostępniony, tak samo jak może być statut szkoły na przykład udostępniony, tak samo ten regulamin działalności powinien być udostępniony. Oczywiście zgodnie ze sztuką i tak, żebyśmy wszyscy czuli się w szkole równi, dobrze by było, żeby wszystkie takie regulaminy znajdowały się na stronie szkoły czy też w BIP-ie. Natomiast oczywiście jeżeli zawnioskujemy do Rady Rodziców, jeżeli regulamin na żądanie nie został udostępniony, to proponuję, żebyśmy sobie rozwinęli ten temat na koniec. Także ja podpowiem wtedy, jak można się skutecznie procedurami administracyjnymi ubiegać o to, żeby otrzymać taki regulamin. I tutaj, tak jak powiedziałem, w tym regulaminie powinny się trzy takie zasadnicze elementy znajdować. I na podstawie tego regulaminu działalności Rada Rodziców może funkcjonować. Tak tutaj też pojawia się ta kwestia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w pytaniach, też do tego przejdziemy. Tak, jeżeli chodzi o kompetencje Rady Rodziców, to jest kwestia, którą przyznam Państwu, że kiedy się zapoznawałem z ustawą, jeszcze przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, miałem taką smutną refleksję, że te Rady Rodziców, pomimo że bardzo często są postrachem w wielu szkołach i mówię to bardzo świadomie jako osoba, która z tymi radami współpracuje albo próbuje współpracować, to formalnie okazuje się, że większość kompetencji Rad Rodziców jest niewiążących. To znaczy, jeżeli Rada Rodziców formułuje wnioski i opiniuje,
jakieś poszczególne dokumenty szkolne. Na przykład jeżeli jest kwestia wprowadzenia mundurków do szkoły, czy jest kwestia różnych zarządzeń dyrektora, czy też na przykład propozycja zmiany statutu, co jest bardzo istotne, to one nie są niestety wiążące, te opinie. Dyrekcja może je wziąć pod uwagę, natomiast one nie powodują, że należy się do nich zastosować. To jest bardzo istotna różnica w stosunku do rady szkoły, o czym sobie zaraz powiem. Tutaj będzie zróżnicowanie pod kątem wiążących i niewiążących. Jeżeli chodzi o uprawnienia stanowiące, no to Rada Rodziców ma wpływ na program wychowawczo-profilaktyczny. I to jest bardzo ciekawa ścieżka, ponieważ w każdej szkole powinien być taki program wychowawczo-profilaktyczny w każdym roku szkolnym przedstawiony, uchwalony. I tutaj Rada Rodziców ma wpływ na jego kształt. To znaczy, niezależnie od prawa do formułowania tych wszelkich opinii, ustawa przewiduje, że Rada może właśnie uchwalać w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. I tutaj przez działanie w porozumieniu rozumiemy taką sytuację, że Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców mają 30 dni na wypracowanie takiego porozumienia. Jeżeli ono nie zostanie osiągnięte, to dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, czyli zazwyczaj jest to gmina lub powiat, on uchwala taki program i on obowiązuje do czasu uchwalenia tego programu pomiędzy Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną. Czyli tutaj też widzimy, że pomimo, że ta kompetencja de facto jest de jure jest wiążąca, czy też po prostu jakby uwzględnia się Radę Rodziców jako ten organ istotny, to biorąc w tym udział, to tutaj też jest niestety ścieżka wyminięcia. I teraz tak, mamy jeszcze inne kluczowe kompetencje, których jedna jest najistotniejsza. I to jest wskazanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. To jest oczywiście także artykuł 63 ust. 14 punkt 2 ustawy Prawo oświatowe i on zakłada, że Rada Rodziców wskazuje także swoją reprezentację do komisji dyrektora. No i teraz co ciekawe, to tyle. To znaczy ustawa tak de facto nie przewiduje żadnych więcej kompetencji Rad Rodziców. Jeżeli te rady mają jakieś kompetencje nadane w szkole, to znaczy na przykład prosi się je o branie udziału w jakichś innych przedsięwzięciach, no to jest to już prawo szkolne, zaraz sobie porozmawiamy o tym, czy legalne, czy nielegalne, ale to jest zasadniczo tyle z takich kompetencji formalnych. I teraz sobie przejdziemy, otwórzmy tą puszkę Pandory do kwestii, która elektryzuje bardzo wiele osób zawsze, kiedy mowa o środkach finansowych. Ponieważ wielokrotnie, kiedy mówimy o tym, że w szkole na coś nie ma pieniędzy, to pojawia się kwestia, no to poprośmy Rady Rodziców. I teraz, pozwólcie tylko, że się napiję kawy, bo to jest bardzo długi dzień. Co mówi ustawa? Ustawa mówi, że środki finansowe Rady Rodziców mogą być wydawane na wspieranie działalności statutowej, czyli wspieranie celów i zadań szkoły. I teraz co jest celem i zadaniem szkoły? Celem i zadaniem szkoły jest nauka i wychowanie. Mówię teraz nie językiem prawa, tylko językiem praktyki. Oznacza to, że celem i zadaniem szkoły nie jest tak naprawdę zakup ławek, szafek, papieru czy malowanie sal. To jest de jure przynajmniej zadanie samorządu terytorialnego, organu prowadzącego szkołę. Powoduje to, że Rada Rodziców nie ma podstawy prawnej i celowo mówię to bardzo, bardzo wolno, nie ma podstawy prawnej do wydawania swoich środków na przykład właśnie na ławki, na szafki, na papier toaletowy, a niestety mamy takie przypadki, czy na malowanie sal. Pojawiło się pytanie, ale jeśli dyrektor sam zarządza tą kasą i sobie za nie remontuje klasy. Oczywiście łamie prawo, tak jak napisała Agnieszka, przejdziemy sobie jeszcze zaraz do tego. Ja wiem, że tutaj pojawia się, bardzo się cieszę, że mamy taką grupę, bo widzę, że mamy
grupę bojową, która jest chyba bardziej zainteresowana jednak tym komponentem obywatelskim, do tego sobie jeszcze zaraz przejdziemy. Dostaniecie dzisiaj, obiecuję, narzędzia do tego, jak można monitorować to, że szkoła łamie prawo i gdzie to zgłaszać. Przejdziemy sobie do tego, obiecuję. Ale chwila jeszcze tego, jak funkcjonuje to według sztuki. Załóżmy, że Rada Rodziców ma środki finansowe. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze do tego, skąd może ona czerpać te środki. Na co może ona je wydawać? Rada może wydawać te środki na wspieranie programów wychowawczych, profilaktycznych, czy też edukacyjnych w formule dodatkowej. To znaczy może Rada Rodziców na przykład w porozumieniu ze szkołą, z pozostałymi rodzicami ogłosić, że będą w szkole prowadzone zajęcia antydyskryminacyjne, to jest możliwe. Co ciekawe, w Poznaniu funkcjonuje kilka takich placówek, gdzie to działa. Tutaj widzę, że Bartłomiej podlinkował stronę rządową o radach rodziców. Muszę przyznać, że tak, chwaląc administrację publiczną w tym momencie, to jest świetna strona, to jest świetnie przygotowana strona z dokładnią tego, co rada może i czego nie może. Ona jest także podlinkowana w tych notatkach. Tam jest całe kompendium wiedzy też o Radzie Rodziców. Wracając, Rada Rodziców może także wspierać projekty uczniowskie. To znaczy załóżmy, że w szkole mamy aktywną młodzież w samorządzie uczniowskim działającym w organie samorządu uczniowskiego, która chciałaby na przykład zorganizować w swojej szkole czy to kącik relaksu, czy może zorganizować dni aktywności międzykulturowej, czy może... zorganizować, wesprzeć jakiś powstający w szkole szkolny teatr. Jeżeli to są projekty uczniowskie, wypływają z potrzeby społeczności, to jak najbardziej. I teraz jest tu oczywiście ta cienka granica pomiędzy tym, gdzie zaczyna się zakup infrastruktury do szkoły, a gdzie zaczyna się taki projekt uczniowski. To jest granica dosyć płynna, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Rada Rodziców nie jest od remontowania szkoły, Rada Rodziców nie jest od zapewniania tego, co powinna zapewniać szkoła, a tak naprawdę organ prowadzący. I teraz przejdziemy sobie jeszcze później także do tego, jak to można kontrolować, ale omówmy sobie jeszcze bardzo istotną kwestię, która wiem, że jest jeszcze bardziej kontrowersyjna niż to, na co Rada może wydawać pieniądze, czyli to, jak Rada Rodziców, od kogo i za co i w jakiej formie może gromadzić środki finansowe. No i teraz bardzo ważna rzecz. Rada Rodziców nie ma osobowości prawnej, więc nie ma zdolności do ani zatrudniania osób, ani zawierania umów. Więc jeżeli widzą Państwo na przykład fakturę, na której jest napisane Rada Rodziców tej szkoły, no to jest faktura wystawiona niezgodnie z prawem. Jeżeli widzą Państwo, że ktoś został zatrudniony przez Radę Rodziców, no to jest to umowa nieobowiązująca w świetle prawa. Mówię to dlatego, że słyszałem historię z całej Polski, w której na przykład została wykonana usługa na rzecz szkoły, faktura została wystawiona na Radę Rodziców, no i się okazało, że jest problem, ponieważ Rada Rodziców formalnie nie może opłacić żadnej faktury, bo nie jest podmiotem prawnym. I teraz jak to można zrobić? Zacznijmy sobie od tego, jak środki mogą być gromadzone. Przepraszam. Środki mogą być gromadzone w oparciu przede wszystkim o dobrowolne składki. I to słowo dobrowolne bardzo bym poprosił, jeżeli ktoś zapisał, to proszę je podkreślić, pogrubić, otoczyć kółkiem i postawić jeszcze wykrzyknik obok. Porozmawiajmy sobie o tym sekundę. Wiem, że zaraz się na pewno na czacie posypią wiadomości, że u mnie było inaczej, ale nie może być tak, że Rada Rodziców pobiera obligatoryjne składki i obligatoryjne nie tylko musi oznaczać, że przychodzi pani z Rady Rodziców na spotkanie, na zebranie rodziców i mówi: no szanowni państwo, nowy rok szkolny, zbieram tutaj pieniądze na Radę Rodziców, proszę po 5 zł, po 50 zł, po 500 zł od ucznia czy uczennicy. Nie może być takiej sytuacji. To po prostu nie może figurować. W ustawie jest to napisane dobrowolne składki, ale ta dobrowolność, i tutaj bardzo dziękuję, że Agnieszka mnie już wyprzedziła, co znaczy dobrowolne, jest też szerzej rozumiana. To znaczy nie może być tak, że jeżeli składki są dobrowolne, to faworyzowane są czy osoby, czy klasy, które tych składek wpłacają więcej. To znaczy, szanowni państwo, jeżeli byśmy poszli tą logiką, to dzieci z rodzin bogatszych, które płacą więcej podatków, powinny uzyskiwać lepszą edukację od dzieci z rodzin biedniejszych. Oczywiście jest to absurd.
Więc składka musi być dobrowolna. I teraz jest bardzo wiele inicjatyw różnych rad rodziców w kraju, polegających na tym, że na przykład klasa, która wpłaci najwięcej środków na rady rodziców, powiedzmy, jest zwolniona z jakiejś części kartkówek w ciągu roku. To jest oczywiście aberracja. Tak jak napisała właśnie Agnieszka, do czego też jeszcze chciałem zaraz przejść, nie można składek przypisywać do konkretnych dzieci. Składki są wpłacane na rady rodziców. W ogóle najzdrowszym mechanizmem jest to, że rada rodziców przyjmuje składki i najlepiej nie różnicuje ich pomiędzy poszczególne oddziały, a już na pewno nie na poszczególne dzieci czy osoby uczące się. I teraz dlaczego? To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby na przykład po klasie krążyła lista, a też mamy jako fundacja takie doświadczenia, że po klasie tutaj krąży lista, że ta mama tej osoby zapłaciła składkę na rady rodziców, no a tutaj te trzy osoby w klasie nie zapłaciły. No i szanowni państwo, jakby mamy świadomość, jak funkcjonują nastoletnie osoby, to od razu może tworzyć jakiś stygmat, czy może powodować, że ta składka de facto nie jest dobrowolna, ponieważ wiemy, że jeżeli jej nie zapłacimy, to na przykład nasze dziecko będzie stygmatyzowane w szkole. I to jest bardzo istotne. Oczywiście, co istotne, tych obligatoryjnych opłat ta rada nie może żądać ani od rodziców, ani od innych osób. Może podejmować wszelkie działania zachęcające do wpłat. Może i tutaj mamy taki podpunkt B, jeżeli zajrzą Państwo w notatki, tam są inne źródła. Ustawa tutaj bliżej tego nie definiuje. Mamy różne orzeczenia w tym zakresie i różną praktykę też szkół, ale przyjmuje się, że te inne źródła to mogą być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców szkoły. No i tutaj wchodzimy w potężną czarną dziurę. I jedną mam prośbę, zanim to wszystko powiem, żebyśmy pytania o poszczególne sytuacje w poszczególnych szkołach zostawili sobie poza tym webinarem. To znaczy, jeżeli mają Państwo pytanie z gatunku, u mnie w szkole 3 lata temu był kiermasz na takie i takie ciastka i te pieniądze poszły tak i tak, to powiem Państwu z ręką na sercu, że prowadząc jednocześnie webinar nie odpowiem na to pytanie tak od razu. Natomiast jesteśmy w stanie jako fundacja na przykład to sprawdzić w dłuższej perspektywie. Tutaj widzę, że padło jeszcze pytanie sekunda o organizację funduszów Rady Rodziców. Sekunda, bo tutaj widzę, że się bardzo, bardzo ożywił czat. Już sekunda. Dobrze, przejdziemy sobie jeszcze do tego, jak się przechowuje, bo tu widzę, że jest pytanie o potwierdzenia zakupów, o kupujących. Zaraz do tego dojdziemy, to jest o przechowywaniu i wydatkowaniu środków zgromadzonych w ramach działalności rad rodziców. Do tego sobie jeszcze za sekundę przejdziemy, więc będę pamiętał o tym pytaniu, obiecuję. I w zasadzie możemy teraz przejść do tego, to znaczy, jeżeli chodzi o same środki zgromadzone w ramach działalności rad rodziców, to one powinny być przechowywane zasadniczo na rachunku i obsługiwane przez służby szkolne. To znaczy mamy czysto hipotetyczną sytuację, to znaczy na radę rodziców zostaje wpłacone 1000 zł i te 1000 zł ląduje na koncie rady rodziców. I to może być albo subkonto na koncie szkoły, i to jest jedna formuła, albo to może być odrębne konto rady rodziców obsługiwane przez szkołę. Jeżeli mamy jakąkolwiek fakturę za usługę wykonaną na projekt związany z Radą Rodziców, to zgodnie ze sztuką na tej fakturze powinna być ta szkoła. I to wtedy na przykład kierownik księgowości danej szkoły zajmuje się tym, żeby tą fakturę opłacić. Nie może być Rady Rodziców na tej fakturze. To jest też istotne dlatego, szanowni państwo, że jeżeli mamy coś kupione, na przykład na fakturze, będzie imię i nazwisko pani przewodniczącej Rady Rodziców, czy pana przewodniczącego Rady Rodziców, albo przypadkowego nauczyciela, czy też rodzica, który akurat się zajmował, powiedzmy, zamienieniem zebranych pieniędzy w
w dobro jakieś trwałe kupione dla szkoły, no to wyobraźmy sobie sytuację, w której dochodzi do tego, że dziecko tego rodzica kończy edukację w tej szkole, no i rodzic mówi, że powiedzmy ten projektor, który kupiliśmy, no to ja go zabieram, tak, ponieważ na fakturze jest napisane osoba fizyczna, tak, zakupiła dany przedmiot, więc skoro jakby jest to opłacone z mojego prywatnego konta, ze środków, których nie są Państwo w stanie ustalić, bo Rada nie ma osobowości, no to tak projektor jest mój. To jest oczywiście sytuacja patologiczna, ale to się może zdarzyć, dlatego zawsze najzdrowszą sytuacją jest to, że to szkoła jakby zajmuje się tymi środkami. I teraz bardzo ważna rzecz, wracając do dwóch pytań poprzednich. Te pieniądze powinny być rozdysponowywane w porozumieniu z Radą Rodziców. Nie może być takiej sytuacji, że powiedzmy Rada Rodziców zebrała darowizny na swoją, składki, przepraszam, na swoją działalność, a następnie pan dyrektor postanawia, nie no oczywiście tak, Rada tutaj zebrała, ale sytuacja finansowa szkoły jest jaka jest, także ja teraz za te pieniądze kupię powiedzmy papier toaletowy do łazienek. To jest taki koronny przykład, który się pojawia, czy na przykład wydrukuje próbne matury, ponieważ szkoła nie ma na to środków, albo właśnie wymaluje salę. No nie, szanowni państwo, to się dziać nie może, od tego są jakby pieniądze, które są przeznaczane w ramach budżetów organów prowadzących. Pojawia się pytanie, w jaki sposób można aktywizować rodziców do wpłat. No i teraz tak, legalne są kiermasze czy aukcje na rzecz Rady Rodziców. To jest legalne w tym kontekście, że może być to prowadzone, wtedy takie środki powinny być w całości przekazane na konto szkoły i następnie wydatkowane w porozumieniu z Radą Rodziców. To jest oczywiście taka forma zachęcenia. Jest cienka granica pomiędzy zachęcaniem, tak, a tymi obligatoryjnymi składami. Szczerze mówiąc, tutaj już liczę na kreatywność. To znaczy, jeżeli jesteśmy Radą Rodziców, która chce zebrać pieniądze na jakiś cel konkretny, no to zakładamy, że kupujemy go dla dobra szkoły, więc społeczności szkolnej powinno zależeć na zebraniu na nią środków, tak? To znaczy, jeżeli powiedzmy, dajmy na to, widzimy potrzebę w społeczności szkolnej i zakupienia, już trzymajmy się tego projektora, no to zakładamy, że jeżeli kupujemy rzecz potrzebną społeczności, no to powinna być ona chętna, żeby powiedzmy sobie to razem powiedzmy tutaj sfinansować. Ja się tutaj cofnę jeszcze w pytaniach, czyli Rada Rodziców kupuje na przykład projektor na fakturze, gdzie kupującym jest szkoła. Jeżeli chodzi o podpisywanie faktury, to już są procedury administracyjne. Fakturę może podpisać albo dyrektor, albo osoba do tego upoważniona, czyli na przykład właśnie kierownik administracyjny. To już jest bardzo kwestia indywidualna. No tutaj to, czy dyrektor musi chodzić po sklepach, no nie, oczywiście nie. Tak samo jak, dajmy na to, dyrektor zakładam, że nie jeździ i nie kupuje papieru toaletowego do szkoły. Czy Rada Rodziców wyda karnie za takie nielegalne zakupy szkoły? No tutaj oczywiście mamy dwie ścieżki, tak? To znaczy, jeżeli środki zostały powiedzmy w jakiś sposób sprzeniewierzone i były to na przykład środki, które były wydane w taki sposób, że powiedzmy zebrano ileś pieniędzy, a one zostały wydane na inny cel bez przekazania ich na konto szkoły, no tutaj oczywiście można taką osobę pozwać, ale to wtedy jej członkostwo w Radzie Rodziców jest wtórne w tym kontekście, że ona po prostu miała dostęp do tych pieniędzy i je sprzeniewierzyła, ale to już myślę, że pytanie bardzo indywidualne i też do prawnika. Tak, dobrze. I proponuję, żebyśmy wszystkie pozostałe pytania związane z Radą Rodziców przenieśli sobie już albo do tych kwestii indywidualnych, albo do tego Q&A na końcu, bo też jakby czas nam leci, a chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze przeskoczyli przez te wszystkie pozostałe formy zaangażowania. Tutaj będą, o właśnie, zapomniałem Państwu tego powiedzieć, będą pojawiały się reklamy, to w uzgodnieniu z Fundacją Batorego sobie ustawiliśmy, że pojawi się kilka reklam w trakcie naszego dzisiejszego webinaru, reklam nawiązujących do tego, jak można aktywizować społeczność albo skąd można czerpać informacje. To wszystko, co dzisiaj Państwu mówię, jest elementem wiedzy, którą my zebraliśmy jako Fundacja przez ostatnie półtora roku działalności. Przez ostatnie półtora roku działalności i to zebraliśmy w
obecnie w kilku książkach, które wydaliśmy, otwierając wydawnictwo, które w tym momencie jest dostępne na naszej stronie, ale o tym jeszcze powiem pod koniec, nie będziemy się teraz skupiać na naszej działalności reklamowej. Przejdźmy sobie do dosyć mało znanego ogólnej opinii publicznej formy działalności i zaangażowania, czyli Radzie Szkoły. Rada Szkoły może być powołana z inicjatywy zasadniczo dwóch ciał i jest to albo Rada Pedagogiczna Szkoły, albo Rada Rodziców, która przybiera nazwę powiedzmy Komitetu Rodzicielskiego, bo czasami też w niektórych szkołach to jest istotne, że Rady Rodziców się w ten sposób nazywają, i Samorządu Uczniowskiego. I to, co jest bardzo, bardzo istotne, żeby sobie powiedzieć, to że w tej Radzie musi być równość. To znaczy, jeżeli powołujemy Radę, która ma, ona musi mieć minimum 6 osób, jeżeli powołujemy Radę, która ma 6 osób, to muszą być tam 2 osoby z Rady Pedagogicznej, 2 osoby, to znaczy z grona nauczycielskiego, z ogółu rodziców i uczniów, i rodziców uczniów i ogółu uczniów. Czyli pytajmy na to, są tam dwie osoby z samorządu uczniowskiego, powiedzmy wybrane w wyborach, 2 osoby, ogół rodziców uczniów możemy potraktować jako właśnie tą Radę Rodziców będącą organem reprezentacyjnym i 2 osoby z grona pedagogicznego. Organizuje taką powstanie tej Rady dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek właśnie Rady Rodziców. Jeżeli jest to szkoła ponadpodstawowa, to taki wniosek może też złożyć samorząd uczniowski. Widzę, że tutaj się pojawiło pytanie, czy mogę wrzucić dokumenty Rady Szkoły, które ostatnimi czasy przygotowałem tutaj. To znaczy tak, jak najbardziej, jedna kwestia, ja tych dokumentów nie widziałem, więc bierzesz odpowiedzialność za to, co w nich jest. Więc oczywiście jakby tutaj myślę, że mamy wolność słowa, także zapraszam. I co taka rada szkoły może robić? Taka rada szkoły może przede wszystkim, i to jest, prosiłem, żebyśmy sobie zapamiętali na początku naszego spotkania, taka rada szkoły może uchwalać statut szkoły. I tutaj bardzo istotne jest, przepraszam, to, że projekt takiego statutu przygotowuje Rada Pedagogiczna. I Rada Szkoły ma tutaj jakby wiążący charakter, mają jej wnioski, które przekazuje kierownictwu szkoły. To znaczy, jeżeli, dajmy na to, Rada Szkoły informuje, że... Przepraszam, bo zacząłem czytać pytanie jedno. Dobrze, ale to przejdziemy sobie do tego później. Jeżeli Rada Szkoły występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o badanie i dokonanie oceny działalności szkoły i dyrektora, to ten wniosek jest wiążący. I mówię o tym dlatego, że bardzo często zmiany statutów w szkołach zaczynają się od tego, że ktoś zrobił grandę. I słowo granda, widziałem, że Alina Czyżewska jest z nami. Alina to jest osoba, którą jeżeli zaangażują się Państwo w aktywizm edukacyjny, to poznacie ją na 100%. I to jest osoba, która właśnie, jednym z jej haseł jest róbcie grandę, i ja też będę dzisiaj jeszcze do tego Was zachęcał. Jeżeli powiedzmy widzimy, że w szkole coś się dzieje nie tak, a mamy Radę Szkoły i powiedzmy dyrekcja nie reaguje na to, że proponujemy zmiany w statucie, no to mamy jako Rada Szkoły możliwość zawnioskowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, to jest istotne, nie organu prowadzącego, tylko nadzór pedagogiczny, czyli kuratoria oświaty, o badanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela. I to jest coś, czego na przykład nie ma Rada Rodziców. Znaczy Rada Rodziców oczywiście o to może zawnioskować, ale to nie jest wiążące. To, co istotne, Rada Szkoły ma prawo uchwalić wnioski dotyczące rocznego planu finansowego. To jest też taka ważna kompetencja, która na przykład pozwala samorządowi uczniowskiemu bez dodatkowego wnioskowania o to, ma możliwość sprawdzenia takiego rocznego planu finansowego. Może też opiniować plan pracy szkoły, projekty innowacji, eksperymentów pedagogicznych. Eksperyment pedagogiczny to jest taka jednostka, która jest istotna.
To jest taka jednostka, która jest istotna. Teraz ostatnio była dosyć głośna. Nie wiem, czy słyszeliście o Wodzisławiu Śląskim, w którym kilkanaście szkół wprowadziło czterodniowy tydzień nauki. I to jest przykład eksperymentu pedagogicznego, na który właśnie może zaopiniować Rada Szkoły. Ja się postaram teraz dosłownie w 10 sekund sprawdzić pytania. Aha, pojawiła się kwestia, no a co jeżeli szkoła nie ma pieniędzy, albo jeżeli sytuacja jest krytyczna. Szanowni Państwo, Rada Rodziców nie jest organem prowadzącym. Oczywiście w sytuacji, w której w szkole zadziałaby się jakaś katastrofa, nie wiem, zerwałoby dach, takie sytuacje się zdarzają, to trzeba naprawić, ale to nie jest zadanie Rady Rodziców. Jeżeli w szkole cieknie dach, to naprawić ten dach musi organ prowadzący. To jest zadanie organu prowadzącego. Tak samo prosty przykład, szanowni Państwo. Załóżmy, że na Stadionie Narodowym psuje się dach. Czy Rada Programowa Stadionu Narodowego powinna teraz robić narodową zrzutkę na naprawę dachu? No nie, zakładamy, że po pierwsze stadion był ubezpieczony, a po drugie, że ktoś, kto jest właścicielem tego stadionu, w tym przypadku z tego co wiem jest to po prostu Skarb Państwa, czy jakaś spółka tego skarbu, naprawia go. I dokładnie tak samo się dzieje ze szkołami. Nie może być tak, że Rada Rodziców teraz przejmuje funkcję inwestora w szkole i zaczyna naprawiać wszystko to, na co nie ma pieniędzy. Tutaj stawiam cudzysłów, ponieważ to też jest dosyć istotne, ponieważ bardzo często się okazuje, że w tym samym momencie gmina nie ma pieniędzy na naprawę rolet, czy właśnie dachu w szkole, a ma pieniądze na przykład na wybudowanie stadionu. Ale tu już oczywiście to jest kompletnie inna kwestia. Jeżeli dyrektor mówi, że organ prowadzący odmawia środków, to należy spytać organ prowadzący. To też Państwu powiem z własnego doświadczenia. Zdarzały mi się kilka razy sytuacje, w których dyrektor mówił mi, że prosty przykład z ostatnich dni, będziemy o nim jeszcze dzisiaj rozmawiać. 6 liceum w Poznaniu imienia Ignacego Paderewskiego. Dyrektor pobrał od uczniów i uczennic 25 zł za napisanie próby matury. Nielegalnie, bez paragonów, w ogóle niezgodnie z prawem i zapytany o nas, o podstawę prawną swojej decyzji, powiedział, że szkoła straciła sponsora, który dotychczas za to płacił. No i jak się pogrzebało, to się okazało, że w budżecie miasta Poznania są zabezpieczone na to środki. Także ja zachęcam Państwa o tym, żeby dyskutować z szefami dyrektorów, którymi są właśnie osoby z organów prowadzących. I teraz tak, Rada Szkoły, podobnie jak Rada Rodziców, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania nimi statutowych działalności szkoły. Czyli tutaj jest podobna sytuacja. Jeżeli mamy Radę Szkoły, może ona także zorganizować powiedzmy jakieś wydarzenie, w ramach którego są zbierane środki. Natomiast one powinny być tak samo wydawane jak pieniądze z Rady Rodziców, tak? To znaczy na konto szkoły czy na subkonto dla Rady Rodziców i personel księgowy czy administracyjny szkoły powinien w porozumieniu z tą radą wydatkować te środki. Ja przepraszam, jedną rzecz porządkową. Nie chciałbym się teraz, bo widzę, że każda moja analogia jest silnie rozwijana na czacie, nie chciałbym się teraz w dyskusję o stadionach wciągać. Ale szanowni Państwo, mamy w Polsce prawo. Jeżeli prawo stanowi, że za coś płaci państwo, to nie płaci za to Rada Rodziców. I oczywiście mamy wiele patologii, natomiast dura lex sed lex, tak? To znaczy nie może być takiej sytuacji, że Rada Rodziców płaci za naprawę dachu. Przepraszam, ja rozumiem, mogą być różne sytuacje, ale nie. Jeżeli chcemy trzymać się prawa, a dzisiaj rozmawiamy o tym, że te instytucje działają na podstawie i granicach prawa, to po prostu nie. Przechodząc do, tutaj w notatkach z webinaru znajdą Państwo te kompetencje Rady Szkoły, o których już powiedziałem, bo tutaj, tak jak mówiłem, część rzeczy jest na prezentacji, a część celowo w notatkach, żeby też nie zasypywać tekstem na prezentacji. Przechodząc do ostatniej instytucjonalnej formy, z którą chciałbym omówić, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. Widziałem, że tutaj już się pojawiło pierwsze pytanie, czy Rada Rodziców może przekazać środki na Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. No nie, szanowni, nie. Środki zebrane na Radę Rodziców zostają na koncie szkoły. To nie jest tak, że teraz mogą sobie te pieniądze wędrować, ale
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ma kilka bardzo istotnych kompetencji. Nie ma formy prawnej, która się nazywa, która nie ma formy prawnej, która się nazywa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. Ja to nazwałem tak celowo, ponieważ bardzo często, kiedy powstają takie stowarzyszenia, to nazywają się one na przykład Stowarzyszenie Przyjaciół, powiedzmy, 6 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Natomiast mowa oczywiście o zwykłym stowarzyszeniu. Najlepszą formułą w tym przypadku jest stowarzyszenie rejestrowane w KRS-ie, w Krajowym Rejestrze Sądowym. No i ono może po prostu prowadzić działalność statutową. To jest organ w pełni niezależny od szkoły. On może prowadzić swoje zadania na podstawie swojego statutu, który też musi być uchwalony, żeby takie stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Ono może być prowadzone w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, to znaczy, że stowarzyszenie może świadczyć różne, może prowadzić swoją działalność za darmo, czy też pobierając za to środki, może także prowadzić działalność gospodarczą, wystawiać faktury i to może właśnie służyć pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe. I teraz wracając troszeczkę, jak wygląda sytuacja ze stowarzyszeniem? Stowarzyszenie może pozyskiwać środki zewnętrzne. Bardzo często słyszymy o różnych programach grantowych, w których na przykład nie mogą brać udziału szkoły, ale mogą w nich brać udział stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczeństwa obywatelskiego. One mogą ubiegać się o takie, czy to darowizny, czy granty, czy dotacje od administracji publicznej, czy też organizować zbiórki publiczne, a w przypadku, jeżeli mają status OPP, to można po prostu przyjmować także te odpisy od podatków. Tutaj mam napisane w notatkach 1%, chodzi oczywiście teraz już o 1,5%, które można odpisywać od podatku. I najważniejsza rzecz, którą bardzo często dyrektorzy się bardzo denerwują, kiedy o nich mówię, nie jest wymagana zgoda organów szkoły na powołanie takiego stowarzyszenia. Jeżeli mają Państwo ochotę założyć stowarzyszenie przyjaciół latającego potwora spaghetti, to mogą je Państwo założyć niezależnie od opinii na ten temat kościoła latającego potwora spaghetti. Tak samo jest z każdą szkołą. Mogą Państwo założyć stowarzyszenie przyjaciół tej szkoły, nawet jeżeli dyrektor nie uważa Państwa za przyjaciół tej szkoły. To też wiem o kilku takich stowarzyszeniach, które funkcjonują troszeczkę na przykład na uboczu. Ja tutaj nie chciałbym rozwijać tego, jak założyć takie stowarzyszenie dokładnie, ponieważ to jest, powiem Państwu z perspektywy osoby, która NGOsa kiedyś założyła, to jest proces żmudny, zajmuje często kilka miesięcy. Natomiast wkleiłem Państwu w notatkach stronę do najlepszej w Polsce strony, która pomaga w tym, jak zakładać i prowadzić organizacje pozarządowe, do ngo.pl. Tam jest więcej o formach i działaniu stowarzyszeń. Wtedy tam można dowiedzieć się dokładnie, jak założyć takie stowarzyszenie. To w gruncie rzeczy polega na tym, że trzeba złożyć odpowiednie wnioski, poczekać na wpis do KRS-u, na statut wcześniej. Ten link, który tutaj widzę, został właśnie wklejony na czacie, jest dokładnie w tych notatkach. I przejdziemy sobie teraz, kończąc póki co formę instytucjonalną, do której pewnie sobie jeszcze wrócimy na koniec Q&A, kończąc formę instytucjonalną, przejdziemy sobie do tej formy bardziej obywatelskiej. Natomiast przed tym będzie druga reklama, którą Państwu dzisiaj pokażę. To będzie reklama mówiąca o tym, co mogą NGOsy. I to jest przykład tego, co my w tym momencie realizujemy w Poznaniu i w całej Wielkopolsce jako fundacja. Pozyskaliśmy z Unii Europejskiej środki na zorganizowanie w szkołach w Wielkopolsce 20 projektów osób uczących się. Dla samorządów uczniowskich właśnie. To może bezpośrednio nie jest związane z rodzicami, natomiast jest to istotne, jeżeli chcieliby Państwo założyć takie stowarzyszenie. Oczywiście to jest proces długotrwały, to zajmuje czas, żeby taką organizację założyć i spowodować, że będzie ona mogła takie środki pozyskiwać, ale można i da się. I przykładem jest właśnie program, który ogłosiliśmy, 1000 plus dla Twojego samorządu uczniowskiego, korzystając trochę z terminologii wyborczej. I to funkcjonuje wtedy tak, że my oferujemy samorządom uczniowskim, że one w porozumieniu z dyrekcją złożą do nas wniosek i złożą do nas wniosek o projekt, który chciałyby zrealizować.
My rozpatrujemy te wnioski i ogłaszamy listę po prostu 20 projektów, 20 szkół nie otrzymuje bezpośrednio tych środków, od nas to jest istotne. Te środki są formalnie wydatkowane przez fundację, także my mamy nad tym kontrolę wtedy jako stowarzyszenie i tutaj nie może być wtedy takiej sytuacji, jak tutaj wcześniej się pojawiały, że na przykład stowarzyszenie przekazuje środki do szkoły i nie wiadomo, co się potem z nimi dzieje, tylko mamy wtedy pełną kontrolę nad finansami i nad działalnością tej organizacji. I wtedy młodzież może zrealizować takie projekty, a my powiedzmy ewentualne środki trwałe, które byśmy kupili w ramach tego, po prostu przekazujemy w formie darowizny do szkoły. Więc tu myślę, że odpowiedziałem na to pytanie z czatu, ten program obejmuje projekty, które dopiero będą zrealizowane, nie zajmujemy się projektami, które już powstały. To jako też taką propozycję tego, co da się robić. No i teraz. Dostęp do informacji publicznej, czyli jest to, na co wiele z osób uczestniczących czeka, czyli to, gdzie kończy się miła rozmowa przy herbacie w gabinecie dyrektora czy dyrektorki, a gdzie zaczynają się procedury administracyjne. Fundacja czy stowarzyszenie to nie jest tożsame, używasz zamiennie. Nie używałem zamiennie, mówiłem o tym, że my jako fundacja możemy to robić, bo fundacja i stowarzyszenie są organizacjami pozarządowymi, to jest faktycznie ważne rozróżnienie, ale one mogą w bardzo podobny sposób pozyskiwać środki. To znaczy w 99% sytuacji, kiedy mam jakieś konkursy grantowe, to tam są i stowarzyszenia, i fundacje. Ja powiedziałem o stowarzyszeniu, ponieważ w bardzo przytłaczającej większości takie organizacje wspierające zewnętrzne szkoły to są właśnie stowarzyszenia. One się przede wszystkim różnią tym, jak są tam podejmowane decyzje i jakie ciała są tam. Tak? To znaczy jest na przykład walne zgromadzenie w stowarzyszeniu, którego nie ma w fundacji. No tutaj widzę, że na czacie się będzie teraz toczyć pewnie też rozmowa. Wracając, jestem obywatelem, obywatelką i do tego też Was zachęcam, to znaczy jeżeli jesteście w szkole jako rodzic czy jako opiekun, to pamiętajcie proszę, że nie jesteście tylko rodzicem czy opiekunem, ale jesteście też po prostu obywatelem, obywatelką i macie prawo do egzekwowania tego, co jest tutaj napisane. Szkoła ma obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Ta formuła na podstawie i w granicach prawa, ona się wywodzi bezpośrednio z konstytucji i z wielu ustaw. Każda jednostka organizacyjna czy każda jednostka związana z administracją publiczną musi działać na podstawie i w granicach prawa. Co to w praktyce oznacza? Szkoła ma obowiązek wykonywać wszystko, co prawo jej nakazuje i nie ma prawa robić niczego, czego prawo nie przewiduje. To znaczy szkoła nie ma prawa żądać od rodziców na przykład deklaracji tego, że dziecko nie będzie chodzić na religię, ma prawo żądać deklaracji, czy dziecko będzie chodzić na religię i powinno takiej deklaracji żądać. To się wydaje mała różnica, ale to jest dosyć istotne w strukturze społecznej szkoły. To tak jest troszeczkę systemowo. Bardzo dziękuję Agnieszka i Bartek za podrzucenie od razu artykułów, to też jest w notatkach zawarte, bardziej takie rzeczy już prawne. Dyrektor i dyrektorka szkoły to są, a także nauczyciele i nauczycielki są funkcjonariuszami publicznymi. I to jest istotne w kontekście tego, że nie wiem, czy wiecie, ale na przykład jako obywatele, obywatelki możecie napisać wniosek o dostęp do informacji publicznej do szkoły i poprosić o listę płac. To znaczy o listę tego, który nauczyciel i która nauczycielka otrzymali jakie wynagrodzenie w danym roku. I na tej podstawie także na przykład znajdziecie na biuletynie informacji publicznej oświadczenia majątkowe dyrektorów. Dobrze, sekunda teraz, żebyśmy niczego sobie nie pominęli. Wydatkowane przez szkołę środki muszą być jawne, podejmowane przez nią decyzje opierać się o konkretne zapisy prawa. Tak jak powiedziałem, nie może szkoła podejmować decyzji i działań wynikających z jej zadań określonych prawem. Tu się widzę, pojawił komentarz o tej religii, że nie może żądać deklaracji. Mam na myśli to, że jeżeli jakiś uczeń czy uczennica chce chodzić na tę religię, to szkoła ma prawo zażądać, żeby rodzic taką deklarację podpisał, jeżeli ten uczeń czy uczennica miałby chodzić na takie zajęcia. Ale oczywiście nie ma prawa żądać od każdego rodzica takiej deklaracji. I teraz przejdziemy sobie do kwestii tego dostępu do informacji publicznej. Z artykułu 61 Konstytucji, mój ulubiony personalnie,
Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. No i teraz przechodzimy sobie do tego, na co myślę wszyscy czekamy, czyli wniosek o dostęp do informacji publicznej. On może zostać złożony w kilka różnych sposobów. Taką najpopularniejszą w obecnych czasach już jest forma elektroniczna. Jest wnioskiem o dostęp do informacji publicznej nawet mail wysłany, niekoniecznie to musi być na jakimś oficjalnym papierze z wielkim podpisem i tak dalej, kwalifikowanym czy tak dalej, wystarczy naprawdę napisać maila do szkoły. Dzień dobry, na podstawie artykułu 61 Konstytucji wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie. Zaraz przejdziemy sobie dokładnie do tego, jak taki wniosek skonstruować. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej szkoła ma 14 dni na udostępnienie informacji, o którą wnioskujemy. Ten termin może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach, ale to muszą być uzasadnione przypadki, tak? To znaczy, jeżeli byśmy na przykład zażądali, powiedzmy, listy zarządzeń dyrektora z ostatnich 15 lat, to możemy sobie i powiedzmy zadamy to pytanie w trakcie matur, chociaż to, że jest okres maturalny, to nigdy nie był dla mnie przekonujący argument do odwlekania tych odpowiedzi, ale możemy dostać na przykład taką odpowiedź i proszę być na to przygotowanym, że szkoła udostępni te dane do jakiegoś okresu. Tutaj ważne jest, żeby monitorować, czy szkoły po prostu nie próbują spławić was tym odwlekaniem. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, udostępnianie informacji publicznej jest darmowe, czyli nie można od was zażądać tego, żebyście zapłacili za to. I teraz tutaj w notatkach celowo tego nie wklejałem do prezentacji, ponieważ tych przykładów jest wiele i to nie jest lista skończona. I przykłady informacji publicznej, którą możemy wnioskować. To jest rejestr wypadków w szkole na przykład. Tak jak już powiedziałem, wynagrodzenia nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkole w danym okresie. Protokoły z posiedzenia rady pedagogicznej. Oczywiście zanonimizowane, jeżeli jest taka potrzeba. Tak, to znaczy, jeżeli jest mowa na przykład o problemach pedagogicznych, na przykład z jakimś konkretnym uczniem, to szkoła ma prawo zanonimizować takie dane. Tutaj też jest oczywiście rozporządzenie RODO, które jest nad ustawą. Natomiast protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej to jest informacja jawna, także każda szkoła, która odmawia udostępnienia takiego protokołu, łamie prawo. I zaraz sobie przejdziemy do tego, co robić, jeżeli ta szkoła łamie prawo. Rejestr nagan udzielonych osobom uczącym się, wykaz zarządzeń dyrektora, dyrektorki, przedmiotowe systemy oceniania, co z tajemnicą Rady Pedagogicznej, to znaczy prosiłbym o doprecyzowanie podstawy prawnej, w której ustawie, gdzie jest napisane, że istnieje coś takiego jak tajemnica Rady Pedagogicznej, bo ja szczerze, statut szkoły nie jest dla mnie przekonujący. Tajemnicą może być, tak jak powiedziałem, na przykład dane osobowe czy kwestie, które zakazuje się udostępniania przez jakieś inne akty prawa, ale fakt tego, że na przykład Rada Rodziców rozmawiała o zmianach w statucie, to nie jest tajemnica Rady Pedagogicznej, tak? To znaczy to bądźmy poważni. Polecam sobie zrobić jedno proste ćwiczenie. Wybrać sobie 10 szkół w kraju. My to zrobiliśmy niedawno właśnie z Aliną Czerzewską, którą wspomniałem. Wybraliśmy kilkanaście szkół w Polsce, które były w rankingach perspektyw i zapytaliśmy po pierwsze o listę osób wydalonych ze szkoły, ale też przy okazji pytaliśmy o protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i się okazywało, że część szkół udostępniała je bez problemu, część szkół w ogóle ich nie anonimizowała, tutaj z kolei łamiąc prawo, a część szkół mówiła nam, że oni nie mogą nam tych informacji udostępnić. Idąc dalej, przedmiotowe systemy oceniania i tutaj pojawi się pierwsza informacja z takiej praktyki, którą chciałbym przekazać, ponieważ szkoły mogą, znaczy oczywiście nie mogą, ale w praktyce to robią, utrudniać na wszelkie możliwe sposoby udostępnianie informacji, na których zależy im, abyście nie mieli do nich dostępu. To znaczy, przykład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krzesinach w Poznaniu, zapytaliśmy o przedmiotowe systemy oceniania z języka polskiego i bodajże matematyki, jeżeli dobrze pamiętam, i w odpowiedzi dostaliśmy 470 maili ze skanami z drukarki po jednej stronie w każdym mailu. No i zgadnijcie Państwo, czy zapchało nam to skrzynkę mailową i uniemożliwiło dostęp do tych informacji, ponieważ nie mamy przerobów czasowych, żeby teraz 470 zdjęć sklejać z jednego PDF-a i je analizować. I to jest przykład takich działań, które szkoły mogą podejmować i czasami u nas dyrektor nie udostępnia statutu szkoły, żeby nikt od niego nic nie chciał. No to oczywiście łamie prawo.
Podstawy prawne podejmowanych decyzji. Tutaj, czy to jest informacja publiczna, powinna być, jeżeli chodzi o same decyzje podejmowane przez dyrektora, ale możemy zadać pytanie dyrektorowi, na przykład: dzień dobry panie dyrektorze, poproszę o informację, czy prawdą jest, że zrobił pan to i to, a jeżeli tak, proszę o podanie podstawy prawnej takiej decyzji. I to jest to, o czym powiedziałem, szkoła ma obowiązek działać na podstawie granic prawa, więc dyrektor nie może podejmować decyzji nieprzewidzianych prawem. Wiem, że pojawia się bardzo wiele teraz pytań o to, co jeżeli dyrektor robi coś albo nie robi czegoś. I tutaj chciałbym jedną rzecz uspokoić, co już napisała też Alina. Na końcu będzie podany adres mailowy do fundacji na skrzynkę interwencyjną, gdzie my za darmo i anonimowo pomagamy w takich sytuacjach. Więc do tego wszystkiego jeszcze przejdziemy, obiecuję. Przejdziemy sobie do tego, gdzie można się zgłaszać, jeżeli są problemy ze szkołami. Oczywiście jeszcze sobie to omówimy. Możemy pytać na przykład o liczbę osób uczęszczających na religię. To znaczy, z tego bardzo często wynikają ciekawe dane. My robiliśmy takie badanie ostatnio w miastach wojewódzkich i proszę sobie wyobrazić, że pytaliśmy i konkretne szkoły, i poszczególne samorządy. Część samorządów nam odpisywało, że nie mają, tak jak na przykład Wrocław. Wrocław nie wie, ile zatrudnia katechetów, a na przykład Kraków nie wie, ile osób uczęszcza na religię. Albo samorządy mogą Państwa odsyłać do SIO, takiego systemu, w którym są te dane, do którego złożenie takiego wniosku jest, co ciekawe, płatne. Więc to są też takie działania, gdzie i szkoły, i samorządy mogą utrudniać takie pozyskiwanie informacji. Mam nadzieję, że nie będziecie się musieli z czymś takim zetknąć, a jeśli tak, to jeszcze przejdziemy do tego, jak to działać. Lista firm działających na terenie szkoły jest informacją publiczną, na przykład jeżeli w szkole działa sklepik obsługiwany przez prywatną firmę, to możemy się dowiedzieć, po pierwsze, co to za firma obsługuje ten sklepik, ile płaci czynszu i powiedzmy dostać na przykład kopię umowy szkoły z taką firmą. To są istotne rzeczy. Też przykład, nie mogę powiedzieć, która szkoła, ponieważ prowadzimy jeszcze wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie, natomiast jest szkoła w Poznaniu, która ma na swoim terenie 4 działalności gospodarcze z bardzo dziwnych źródeł prowadzących swoją działalność gospodarczą i szkoła nam od 4 miesięcy nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co to są za działalności gospodarcze, jakie one usługi stanowią dla szkoły, czy też ile pieniędzy płacą za wynajem przestrzeni w tej szkole. Więc to są takie ciekawe sytuacje, na które można się natknąć i właśnie dokumenty regulujące pracę szkoły. Ponieważ, i co jest dokumentem regulującym pracę szkoły? Na przykład regulamin działalności w Rady Rodziców, statut szkoły, wszystkie załączniki do statutu szkoły, wszystkie dokumenty związane z deklaracjami, wszystkie, powiedzmy, wzory usprawiedliwień, regulamin wyboru organu samorządu uczniowskiego, który powinien być także dostępny i powinien istnieć, a w wielu szkołach nie istnieje. Tak, przepraszam, bo jednocześnie patrzę na 3 ekrany po prostu i też pytania, a nie chciałbym, żebyśmy mieli w tym jakikolwiek porządek. Zobaczę teraz, co mamy na następnym, bo szczerze mówiąc, o właśnie. Tu macie przykład, wniosek o udostępnienie informacji publicznej w takiej najbardziej sformalizowanej formie, jak się da. To jest wniosek, tak wygląda typowe pismo naszej fundacji, które my przesyłamy do szkoły. Musi być oczywiście adresat, najlepiej, żeby to był dyrektor danej szkoły czy dyrektorka. Tutaj jest pani Agnieszka Walcerowiak. To jest bardzo świeży wniosek, na który jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W takim wniosku pytamy właśnie na podstawie artykułu 2 ustęp 1, artykułu 30 ustęp 1 ustawie o dostępie do informacji publicznej, bo ona też może być podstawą prawną, nie tylko konstytucja, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym w punkcie 1-10. Ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo mamy czas ograniczony. Jest podlinkowany ten wniosek w notatkach, a na stronie Fundacji Waria Poznania wariapoznania.pl jest mapa naszych interwencji w całej Polsce, gdzie można znaleźć nasze pisma do szkół i odpowiedzi na nie ze szkół, jako taki troszeczkę trening tego, jak te wnioski można pisać. No i o co my tutaj pytamy? Pytamy na przykład o to, czy szkoła zapewnia miejsce na pozostawienie podręczników i przeborów szkolnych, bo jest taki wymóg w rozporządzeniu. Pytamy o udostępnienie statutu szkoły i właśnie wyboru organu samorządu uczniowskiego, wysokości środków zgromadzonych przez Radę Rodziców, moi drodzy, ponieważ także możemy o to pytać.
perspektywy obywatela, nawet nie będącego w Radzie Rodziców, możemy zapytać o to, ile Rada Rodziców ma środków. I to jest właśnie kolejna kwestia mówiąca o tym, dlaczego te środki powinny być na koncie szkoły. Ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, że te środki są w skarbonce pana przewodniczącego, no to a szkoła jest zobowiązana podać nam wysokość tej kwoty. W tym momencie szkoła nie wie, ile Rada Rodziców ma pieniędzy, a powinna mieć nad tym kontrolę i móc takiej odpowiedzi udzielić. Możemy także zażądać rejestru wpływów i wypływów za okresy konkretne. Szkoła też ma obowiązek, udostępniać takie dane. I tutaj zachęcam do przeczytania, to jest taki wniosek, ja to nazywam prześmiewczo naszym wnioskiem śmierci. Tu są takie pytania, jeżeli jakaś szkoła na wszystkie te pytania odpowie zgodnie z prawdą, mówiąc, że nie dochodzą u nich sytuacje, o które pytamy, to znaczy, że w tej szkole jest naprawdę dobrze. Bo tu jest mowa oczywiście też o usprawiedliwieniach osób pełnoletnich, o lekcji religii, o koszty wykonywania ksero, bo oczywiście to jest też istotna informacja dla rodziców. Szkoła nie może pobierać pieniędzy za drukowanie i kserowanie sprawdzianów i tak dalej. I oczywiście, jeżeli przesyłamy taki wniosek w formie elektronicznej, proszę się nie dać zbyć argumentem, że tutaj wniosek nie ma podpisu kwalifikowanego czy podpisu elektronicznego. Jest oświadczeniem, że proszą Państwo o odpowiedź na wniosek, nawet gdyby całą tą treść tego pisma skopiować i wrzucić zwykłą czcionką do maila. Taki wniosek jest jak najbardziej ważny. Oczywiście, i tutaj mam przykład z ostatnich dni, my mamy w tym momencie sytuację w fundacji, w której ewidentnie jakaś osoba podszyła się pod nasze logo, pod nasz styl pisania wniosków i wysłała wniosek do jednej szkoły, o czym się niedawno dowiedzieliśmy. Także ja zachęcam z kolei do zabezpieczania swoich wniosków, żeby mieć świadomość, że mieć pewność, że jest on wysłany przez Was. Oczywiście w sytuacji, w której robilibyście to na większą skalę, tak? To znaczy, jeżeli tak jak my na przykład wysłaliśmy w tym roku, z tego co pamiętam, z naszego Excela około 200-300 wniosków, mniej więcej gdzieś pomiędzy tą liczbą jesteśmy, to dobrze mieć to gdzieś skatalogowane i mieć w tym porządek. Także dlatego, że jeżeli szkoła na przykład odwleka udostępnienie takiej informacji publicznej, no to zdarzały już nam się, przyznam szczerze, sytuacje, że na przykład dostawaliśmy odpowiedź na jakiś wniosek, a to już było powiedzmy dawniej i musieliśmy się upewnić, o którym wniosku mowa. Ja widzę, że tutaj cały czas jest dyskusja o zakupowaniu, o kupowaniu różnych rzeczy z pieniędzy Rady Rodziców. Proszę Państwa, nie, przepraszam, zamknijmy tą rozmowę w ogóle. Rada Rodziców nie jest od tego. Tak jak samorząd uczniowski nie jest od kupowania podręczników osobom uczącym się w szkole, tak samo Rada Rodziców nie jest od kupowania tynku i papy na dach. Po prostu nie. Naprawdę proszę mi zaufać. Ja prosiłbym, o, może w ten sposób, żebyśmy też nie wyszli z taką odpowiedzią stąd dzisiaj, że coś zostało zbagatelizowane. Jeżeli w Waszej szkole jest taka sytuacja, że Rada Rodziców zbiera pieniądze na naprawę dachu i nie wiecie, co z tym zrobić, czy zbiera pieniądze na cokolwiek innego, napiszcie proszę na adres mailowy, który podam na końcu prezentacji i my przekażemy po prostu po pierwsze zapytanie do dyrekcji, czy taka sytuacja ma miejsce, po drugie o podstawę prawną, po trzecie zapytamy samorząd terytorialny prowadzący tą szkołę o tę sytuację, po czwarte poinformujemy organ nadzoru pedagogicznego, czyli kuratorium oświaty o tej sytuacji. Można też zainteresować sprawą Inspekcji Celno-Skarbową, która też powinna się taką sprawą zająć. Jest naprawdę szereg możliwości zadziałania w tym zakresie. Jeżeli po przejściu wszystkich tych kroków dojdziemy do wniosku, że nie ma ratunku, to będziemy dalej myśleć, ale nie może być takiej sytuacji, że Rada Rodziców płaci za remont szkoły. I powiem to trzeci raz i powiedzmy już dzisiaj ostatni. To jest przykład i to jest już, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, ostatnia reklama dnia dzisiejszego. To jest przykład działalności systemowej, którą można prowadzić też na przykład mając organizację, czy nawet będąc osobą fizyczną. My jako fundacja na dniach wydamy Białą Księgę Praworządności Poznańskich Szkół i to jest książka, którą wydamy w opracowaniu zbiorowym działu prawnego naszej fundacji, gdzie przeanalizowaliśmy ponad 40 statutów poznańskich szkół.
i prześlemy zalecenia zmian do wszystkich szkół po jej opublikowaniu, bo okazuje się, że każdy statut, który przeanalizowaliśmy, miał błędy i poinformujemy, że w przypadku nieusunięcia tych niezgodności z prawem w ciągu 3 miesięcy przekażemy wniosek do kuratora o kontrolę i nadzór tutaj w tym zakresie. To jest nasz taki przykład działalności strażniczej, którą można robić. Proszę pamiętać, że jeżeli szkoła uważa, że problemu nie ma, to nie jest tak, że rozmowa się kończy. Można przenieść rozmowę na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o nadzór pedagogiczny, jest to kuratorium oświaty. Jeżeli chodzi o organ prowadzący szkołę, czyli też na przykład wydawanie środków, to jest to zazwyczaj gmina lub powiat. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do takiej rzeczy z jednej strony miękkiej, z drugiej strony niemiękkiej, czyli to, czy ja coś muszę, obowiązki rodziców i opiekunów. Na slajdzie widać wszystkie obowiązki rodziców i opiekunów w kontekście edukacji. To są 3 obowiązki. Po pierwsze, które nakłada prawo? Zapisanie dziecka do szkoły, to jest jeden obowiązek. Jest obowiązek edukacyjny w Polsce do 18 roku życia. Rodzic, który nie zapisuje dziecka do szkoły, może się liczyć z odpowiedzialnością prawną w tym zakresie. Zapewnienie uczęszczania przez nie do niej, tak? Czyli rodzic na przykład nie może wymagać, że dziecko ma iść do pracy w tym samym czasie, w którym idzie do szkoły. I zapewnienie mu warunków do przygotowania się do zajęć. Czyli na przykład to, żeby było wydzielone miejsce w domu, czy też po prostu bezpieczna, spokojna przestrzeń, w którym osoba może się przygotowywać do zajęć. Nic więcej. Docelowo jest pogrubione i napisane caps lockiem. W notatkach z webinaru znajdziecie wszystkie podstawy prawne do tych praw i obowiązków właśnie. Tutaj ta sama strona rządowa, która była podana wcześniej przez Bartka w czacie i też jest podlinkowana w notatkach, z niej pozwoliłem sobie wziąć podstawy prawne do tych wszystkich praw i obowiązków. Tu jest napisane także, że konstytucja na przykład daje prawo z kolei do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami przy uwzględnieniu sumienia i wyznania tego dziecka. Tutaj jest szereg uprawnień nadawanych na przykład przez ustawę o systemie oświaty. Jest taki artykuł 18, punkt 1, gdzie jest właśnie wymienione to, do czego rodzic jest zobowiązany. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest obowiązkiem rodzica, ale rodzica, na którego decyzję dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego w placówce oświatowej, tylko jest na przykład na edukacji domowej, że należy do 30 września każdego roku informować o tym dyrektora szkoły, to jest, do której to dziecko jest przypisane. Tutaj jest to wszystko wymienione, także proszę pamiętać, że jeżeli szkoła informuje, że obowiązkiem rodzica jest zapłacenie na rady rodziców, albo obowiązkiem rodzica jest pojawienie się na zebraniach. Oczywiście dobrze, jeżeli rodzic czy opiekun wie, co się dzieje w szkole, ale to nie jest jego obowiązek. Obowiązkiem rodzica nie jest płacenie za wycieczki szkolne. Obowiązkiem rodzica nie jest na przykład, już teraz ciężko mi powiedzieć, na przykład właśnie zrzucanie się na dach w szkole, tak? To nie są obowiązki rodziców. I w tej sytuacji, w której czują Państwo, że szkoła nakłada na Państwa jakieś obowiązki związane z tym, że jesteście rodzicami czy opiekunami, no nie, po prostu nie. Zawsze można wtedy zapytać o podstawę prawną i wtedy się okazuje, że takowa nie istnieje. Dobrze. I przejdziemy sobie do ostatniego, wydaje mi się, kontrowersyjnego tematu dzisiaj, oczywiście przed tą sesją pytań. To znaczy, Konstytucja stanowi, dokładnie artykuł 70, nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. I teraz uwaga, bo zdarzyło mi się kilka razy, że szkoła w odpowiedzi na mój wniosek powoływała się sama na ten artykuł, mówiąc, że no ale przecież ustawa przewiduje, że usługi edukacyjne mogą być organizowane za odpłatnością. No tylko jest tam istotny zapis, szkoły wyższe. Tak, to znaczy na przykład uczenie zaoczne może być płatne na uczelniach publicznych. Natomiast nie może być tak, że szkoła pobiera opłaty za różnego rodzaju usługi. No i teraz przykład. Zrobimy sobie pierwsze Q&A, w którym gotowe są już pytania i gotowe są już odpowiedzi. To znaczy, czy szkoła może pobierać opłaty za korzystanie z szafek? Nie, nie może. Czy szkoła może pobierać opłaty za sprzedaż mundurków? Nie może.
Czy szkoła może pobierać opłaty za napisanie próbnej matury? Także nie. Tak samo nie może pobierać opłaty za wydruk materiałów dydaktycznych. Nie może. I także powinna to robić w przypadku materiałów dydaktycznych z budżetu organu prowadzącego. Za świadectwo szkolne też nie może pobierać, bo widzę, że się pojawiło, też nie może pobierać opłaty. I tak samo szkoła nie może organizować obowiązkowych i płatnych wyjść szkolnych. Wiem, że to dla części osób, które powiedzmy są w szkołach, gdzie takich problemów nie ma, może się to wydawać dziwne, to ostatnie pytanie, ale przykład znowu z 6 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Szkoła zorganizowała wyjście do teatru na sztukę o Irenie Sendlerowej, z bardzo znaczącej postaci, oczywiście godne pochwały życie kulturalne szkoły. No tylko proszę sobie wyobrazić, pokaz był organizowany w piątek o godzinie 20 w jednej z tych najbardziej prestiżowych pod kątem perspektyw i tych wyników matur w szkole, do której dzieci bardzo często dojeżdżają z innych miast, i wyjście było obowiązkowe. I mamy zrzuty ekranu z dziennika elektronicznego, a co ciekawe, wiadomości na dzienniku elektronicznym są dokumentem, w którym wychowawczynie na przykład piszą, że zgodnie z informacją dyrektora wyjście do teatru jest obowiązkowe. No i to jest jedna niezgodność z prawem, tylko pojawia się drugi problem. Wyjście do teatru kosztuje 30 zł. No i okazuje się nagle, że szkoła wybiera pieniądze, nie wiadomo w jakiej formie. Oczywiście nie ma paragonów, już która jest do takiego bardzo fiskalnego aspektu. No i jest to tak samo irracjonalna sytuacja, co w przypadku próbnych matur. Jeżeli chodzi o szafki, no to tu należy sobie zadać pytanie, czy szkoła pobiera od osób uczących się i ich rodziców środki za to, że w szkole jest właśnie na przykład ławka, przy której można usiąść i w której można przez cały rok korzystać. I teraz ja już kilku dyrektorom w mojej karierze aktywistycznej zadałem to pytanie. Proszę mi wskazać różnicę pomiędzy kurtką, która wisi w szafce zamkniętej na klucz, zakupionej ze środków organu prowadzącego, i kurtce wiszącej na haczyku od ławki, kupionej przez organ prowadzący, przy którym siedzi osoba ucząca się. Więc tak samo jak szkoła nie może pobierać opłaty za to, że przy stole siedzi, w ławce siedzi osoba ucząca się, tak samo nie ma prawa pobierać środków za to, że w takiej szafce wisi ta kurtka. Wszystkie kwestie związane z kaucjami, z opłatami semestralnymi, z tym, że tutaj szkoła się obawia, że klucze zaczną ginąć. Szanowni Państwo, na podstawie i w granicach prawa szkoła nie ma prawa pobierać takich środków i też zawsze można zapytać właśnie o podstawę prawną. Jeżeli czujecie się tutaj też na przykład, jeżeli czujecie się tutaj także też jakby już bezsilni w takiej sytuacji, no to oczywiście można pytać organ prowadzący, tak? Czy na przykład organ prowadzący jest świadomy, że za środki trwałe kupione z jego funduszy, właśnie na przykład szafki, pobierane są opłaty od osób uczących się w szkołach i to się bardzo często kończy interwencją właśnie w szkole. Można o to też pytać organ nadzoru pedagogicznego. To z takich podstawowych rzeczy o darmowości edukacji i mam od razu przykład, teraz będzie element multimedialny tego właśnie, jak wyglądało pobieranie opłat za próbne matury w szkole. I będę miał jedną prośbę techniczną, ponieważ nie wiem, czy będzie słychać dźwięk, także ja teraz tworzę 3-minutowy materiał i poprosiłbym tylko o informację, czy będzie go słychać. Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Warto się więc do niego dobrze przygotować, czemu mają służyć tak zwane matury próbne. W wielu szkołach, by do nich przystąpić, uczniowie musieli zapłacić. Tak było m.in. w liceum ogólnokształcącym numer 6 w Poznaniu, czyli popularnym Paderku, o czym informowaliśmy już w grudniu ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o opłaty za maturę, to jest to opłata za wydruk. Matura jest dobrowolna, nikt nie musi w niej uczestniczyć.
Szkoła również nie ma obowiązku organizowania próby matury. Tak, opłaty w wysokości 25 zł uiszczane przez uczniów tłumaczył nam wtedy dyrektor szkoły Karol Zajfert. Sprawą zajęła się m.in. Waria Poznania. My tutaj interweniujemy zawsze, kiedy możemy. Jak tłumaczy prezes fundacji Kacper Nowicki, w grudniu rozczarowująca była nie tylko postawa dyrekcji Paderka, ale także Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Pierwotna odpowiedź Urzędu Miasta ustami wicedyrektora Wydziału Oświaty pana Wiesława Banasia była taka, że on wspiera dyrektora Zajferta i że rozumie to, jak on postąpił. Teraz zdanie urzędników jest jednak inne, a dyrektor 6 LO został pouczony. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i został pouczony w tym zakresie przez Wydział Oświaty. Otrzymał również treść odpowiedzi na interpelację w sprawie pobierania opłat za wydruk arkuszy do próbnej matury. To fragment oświadczenia, które otrzymaliśmy dziś od Biura Prasowego Urzędu Miasta. Wspomniana w nim interpelacja została złożona przez posłankę Paulinę Matysiak i skierowana do ministra edukacji i nauki. Odpowiedź sekretarza stanu w Maine Dariusza Piątkowskiego była jednoznaczna. Szkoły nie mogą pobierać jakiejkolwiek opłaty za przeprowadzenie zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną testu diagnostycznego, do którego decyzją dyrektora szkoły się zgłosiły, ani tym bardziej uzależniać od tego udział ucznia w teście. Przypadek poznańskiej szkoły nie był odosobniony. Opłaty za przystąpienie do próbnych matur pobierano w liceach i technikach w całym kraju. Wahały się one od 10 nawet do 45 zł. Według wyliczeń Fundacji Waria Poznania już 25 zł pobierane w 6 LO przekraczało koszt wydruku arkuszy. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. No i teraz, szanowni moi drodzy, już postaram się dzisiaj bez tego, szanowni państwo, prosta matematyka, bo często mówimy, że to jest bardzo mała, że to jest bardzo mała skala, na przykład, ale że powiedzmy tutaj ktoś pobrał 2 zł za ksero, tak? 25 zł w skali szkoły, która na roku maturalnym ma 300 osób. I mnożymy sobie od razu 25 zł razy 300. I nagle okazuje się, że szkoła obraca nielegalnie kilkoma tysiącami złotych, z których się nie rozlicza. Nie odpowiedziała nam do dzisiaj, pomimo tego, że ten materiał, który widzicie, był wyemitowany na wiosnę tego roku. Do dzisiaj nam nie odpowiedziała, kto te matury wydrukował. Pomimo tego okazało się, że w części arkuszy na próbnych maturach nie było kart odpowiedzi i osoby uczące się musiały to pisać w zeszytach. Więc to jest przykład tego, że można i czasami trzeba iść na górę. I tutaj teraz przejdziemy sobie właśnie do takiego wzoru, UDIP-a. Cała ta treść jest także w notatkach. Rozwinę tylko, bo to się pojawiało kilka razy, ale mogło nie zapaść w pamięć. Co to jest UDIP? UDIP to jest właśnie skrót od wniosek o udostępnienie informacji publicznej. I tutaj na przykład właśnie taka podstawowy wniosek. Szanowny panie dyrektorze, na podstawie artykułu 61 Konstytucji wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresach wskazanych w punkcie 1-2. Czy prawdą jest, że tutaj nazwa szkoły pobiera opłaty za i na przykład nazwę usługi? Jeśli tak, wnoszę o podanie podstawy prawnej takiego działania w świetle artykułu 70 Konstytucji. To jest ten artykuł, o którym sobie powiedzieliśmy, że mówi on o bezpłatności edukacji. No i punkt drugi, jeśli podstawię odpowiedź na podstawie pytania postawione w punkcie pierwszym jest stwierdząca, wnoszę o podanie wysokości wpływów, które otrzymała szkoła w związku z prowadzeniem tej działalności, a także przeznaczeniem zgromadzonych w ten sposób środków. Można także zawrzeć taką formułkę, ona nie jest obowiązkowa, ale czasami jest przydatna. Wnoszę o odpowiedź na piśmie przekazaną na adres mailowy, tutaj podajemy adres mailowy i to dlaczego to jest kluczowe, to już może troszeczkę kuchnia, ale to może być istotne dla państwa. My mieliśmy taką sytuację jako fundacja, że w takim najbardziej gorącym okresie wnioskowym zmienialiśmy adres rejestrowy, to w KRS-ie trwało 3 miesiące, no i okazywało się, że szkoły pomimo, z uwagi na to, że my nie zawieraliśmy tej formułki o tym, jak mają się z nami komunikować, to pomimo tego, że my wnioski wysyłamy zawsze mailem, odsyłały nam listy papierowe. To też jest ciekawe, ponieważ podsumowaliśmy sobie te wszystkie wnioski papierowe, które dostaliśmy od szkół w okresie naszej działalności. To jest kilkaset złotych, które szkoły wydały tylko na to, żeby wysłać nam listy. Także należy tutaj uważać. Oczywiście szkoły nie mają dostępu do waszych adresów, jeżeli wysyłacie waszych adresów zamieszkania, jeżeli to wysyłacie jako osoba fizyczna, ale jeżeli mielibyście na przykład Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły,
to przygotujcie się, że może na przykład przyjść odpowiedź papierowa na wniosek, który wysłaliście elektronicznie. To się zdarza. I teraz tak, hasło róbcie grande, to jest hasło jedno z kilku, które wyciągnąłem od Aliny Krzyżewskiej, do którego zachęcam, ponieważ bardzo często, tak jak w przypadku tego 6 liceum, okazuje się, że dopiero kiedy sprawą zajmą się media, to zaczyna się dziać zmiana. Jest też taki dowcip krążący pomiędzy organizacjami zajmującymi się właśnie egzekwowaniem prawa w szkołach, że kuratorium, urząd miasta, urzędem miasta, ale najwyższą instancją prawa w polskich szkołach jest wóz transmisyjny TVN24 przed budynkiem. Tutaj zachęcam w drugim członie tego zdania, egzekwujcie prawo, ponieważ to wszystko, co się tutaj czuło na czacie, to wszystko, o czym ja mówiłem, jest na podstawie i w granicach prawa. Tak? To znaczy nic, co dzisiaj powiedziałem, nie jest moim postulatem zmiany prawa. Prawo polskie jest na tyle dobrze napisane w kontekście dostępu do informacji publicznej czy do tego, jak jest poukładany system edukacji, że on na wiele rzeczy bardzo pozwala, tylko niestety część tego prawa jest martwa z uwagi na to, że szkoły tego nie egzekwują, a organy państwowe tego nie kontrolują. I ostatni punkt zdania, czyli pomożemy. I tutaj znajdują się dwa maile, dwa adresy mailowe, one oczywiście też są w notatkach. Twoje prawa @wariaposlania.pl i twoi prawa @wariaposlania.pl. To są, my obsługujemy te adresy mailowe po polsku i po ukraińsku. To jest o tyle istotne, że no w tym momencie około 9% osób uczących się w polskich szkołach jest dla nich pierwszym językiem język ukraiński. Więc tutaj zachęcam. Wydaje mi się, że to tyle ode mnie z takich rzeczy naszych programowych. Widzę, że się nam włączyła fundacja. Nie wiem, czy mamy jeszcze przestrzeń właśnie na tą końcową sesję pytań i odpowiedzi. To może tak, dajmy z 5 minut sobie, dobrze, żeby się uda i odpowiedzieć na tyle pytań, na ile się uda. Ja już przeskakuję na pytania, odpowiedzi, to może nawet ostatnie, było ich bardzo dużo, tak jak pan śledził. Właśnie, tak. Dobrze. Pytanie. Czy Rada Rodziców i członkowie prezydium wykonują funkcje publiczne? To znaczy, jeżeli mowa o osobach fizycznych, które są w Radzie Rodziców, one nie są funkcjonariuszami publicznymi. Tak? To są osoby tworzące organ, który nie ma osobowości prawnej. Czyli tutaj dlatego między innymi te środki powinny być przekazywane na przepraszam, bo tu mi teraz przeskakuje pomiędzy czatem. Dobrze. Okej. Nie wiem, czy ja mam jakoś sobie przeskakiwać pomiędzy tymi pytaniami. Niestety muszę to jest ode mnie z panelu wyświetlać. Okay. Może będę biegła dobrze? Od końca właściwie tak, zobaczymy. Tak, dobrze, w porządku. Może nam się uda. Taka kwestia. To jest chyba część jakiejś wyżej jakiejś dyskusji o wycieczkach. Ciężko mi powiedzieć, co tutaj się zadziało. Więc jeżeli mogę prosić, to przejdziemy dalej, a jeżeli to jest jakaś nierozstrzygnięta kwestia, to bym poprosił o maila tego, który jest podany. Też jak najbardziej przekażemy. Taka sprawa chyba była, prawda? Pytanie, dyrektor szkoły mówi, że na przykład potrzebne są części. Tak, no tutaj jakby to omówiliśmy, omówiliśmy to, nie ma takiej możliwości, żeby Rada Rodziców to finansowała. Na to chyba odpowiedziałem w trakcie webinaru, tak mi się wydaje. Nie mogę prosić o podpisanie przez rodzica rezygnacji z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych czy korekcyjnych, kompensacyjnych w szkole. Nie mogę prosić o podpisanie przez rodzica. Chyba może było trzy. Właśnie szczerze mówiąc nie rozumiem, to chyba też jest część rozmowy, chyba że mogę poprosić o jakieś rozwinięcia na czacie, ale zakładam, że okej, czy Rada Rodziców ma obowiązek przedstawienia sprawozdania finansowego na koniec roku szkolnego. Więc tak, Rada Rodziców musi prowadzić, jako że te środki są wydawane z konta szkoły, powinien istnieć jakby rejestr wpływów i wypływów. Ten obowiązek wynika z tego, że szkoła ma obowiązek mieć jawność finansów publicznych, także więc jeżeli te pieniądze są wydawane ze środków, z konta na przykład właśnie tego czy subkonta Rady Rodziców, no to też powinno być udostępniane takie żądanie.
W ustawie wprost nie jest napisane, że Rada Rodziców ma takie sprawozdanie przedstawiać, natomiast ono, jeżeli te środki były częścią środków wydawanych przez szkołę, powinny być uwzględnione w tym. Tu miałam wrażenie, że wybrzmiało trochę. Tak, to chyba to było pytanie od, to było pytanie od Bartka. Tak jakby tutaj oczywiście Rady Rodziców nie ma na fakturze. Wszystkie środki, które są wydawane, jakby one są, proszę pamiętać, że one są po prostu kupowane przez szkołę, tak de facto, jeżeli już mówimy o takiej formalności, więc dokładnie tak samo rozlicza się środki, które są wydawane przez szkołę, powiedzmy, z tym, że tutaj oczywiście nie ma tej do końca sprawozdawczości do organu prowadzącego, ale jakby tak samo muszą być dokumentowane te środki wydawane z Rady Rodziców. Czy na tej fakturze jest napisane, tak, wydaje mi się, że na to też odpowiedzieliśmy wcześniej. A jeżeli, jeżeli jest prośba o jakieś rozwinięcie, potem to też proszę o maila. Ja prawdę powiedziawszy, nie szczególnie już widzę, ale jeszcze patrzę. To mi się wydaje, że jest na końcu, teraz się pojawiają cały czas, więc ja może przejmę, po prostu przejmę to w tym momencie. Jeżeli tak, rodzice w szkole podstawowej mają kupić dziecku dzwonki na lekcje muzyki, jak rozmawiać z kim, że to nie jest ich obowiązek, gdzie to zgłosić? No oczywiście najprostszą formą jest zapytanie szkoły o podstawę prawną tego, że rodzice mają ponosić te środki, te koszty. Opcjonalnie można poinformować szkołę o tym, że, przepraszam, organ prowadzący o tym, że szkoła wymaga zapłacenia za to, żeby dziecko mogło uczestniczyć w procesie dydaktycznym. Jeżeli to jest po prostu lekcja muzyki, no to oczywiście nie ma podstawy do czegoś takiego. Można o to pytać i szkołę, i organ prowadzący. Tak, dalej widzę, że się pojawiło, czy musimy kupować na koniec roku nagrody, za nagrody książki, których nikt nie czyta. No tutaj już jest, nie ukrywam, jakby pytanie z gatunku, czy musimy, czy możemy, tak? To znaczy, jeżeli taka jest decyzja Rady Rodziców, no to oczywiście można kupować nagrody w formie książek. Natomiast no to czy ktoś czyta te książki, czy nie, to, że tak powiem, to już jest kwestia oderwania bądź nie od rzeczywistości Rady Rodziców, tak? No myślę, że jeżeli kupujemy osobom w piątej klasie podstawówki leksykony jako nagrody za konkursy, to myślę, że sami wiemy, jak intensywnie będą one użytkowane. Więc to jakby zachęcam też do tego, żeby jeżeli już kupujemy nagrody, bo ja nie ukrywam, że sam zwolennikiem takich końcoworocznych nagród nie jestem i tego całego wywoływania na środek za czerwony pasek i tak dalej, uważam to za po prostu toksyczne w procesie edukacyjnym, ale jeżeli już coś takiego robimy, no to jakby tutaj to już jest kwestia po prostu do omówienia ze szkolną społecznością, myślę, że dobre ćwiczenie. Pojawiło się na czacie, no ale zakup fletów to jest chyba standard, a dzwonki, dobrze, podnosząc dyskusję na wyższy poziom, ani flety, ani klarnety, ani kontrabasy, perkusje też nie, gitary nie, powiem więcej, nawet skrzypce także nie. To są wszystko kwestie, które jeżeli szkoła decyduje się na to, że teraz będzie realizować nagle naukę gry na flecie, to nie widzę powodu, do którego rodzice mieliby te flety kupować, zwłaszcza, że rodzice zapisują swoje dziecko do szkoły publicznej. No, umówmy się, wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której dziecko idzie na lekcję geografii i nauczyciel geografii zarządza, że każde dziecko na następną lekcję ma mieć świecący globus. Tak, no zastanówmy się, czy ma to sens i czy to tak, że rodzic powinien ten koszt ponosić. To proszę Państwa, ostatnie pytanie, dobrze? Wchodzimy. Okay. Proszę jeszcze coś nam podrzucić. Natomiast ja obiecuję, że jeżeli dostaniemy jakieś pytania na ten adres mailowy, czy też mój adres mailowy prywatnie, to my na wszystko odpowiemy. Też od razu powiem, że nie rozwiążemy wszystkich kwestii takich bardzo szczegółowych dzisiaj, zwłaszcza zdalnie. Natomiast jeżeli jest jakieś pytanie z bardzo konkretną sprawą, gdzie potrzebujecie, żeby ktoś powiedzmy się tym zajął, to my oczywiście świadczymy taką pomoc. A co z książkami do języka dodatkowego? To znaczy tak, no jeżeli, przepraszam, tu mi skakuje cały czas, no jeżeli zapisujemy dziecko do klasy dwujęzycznej na przykład, czy dziecko do klasy, w której wiemy, że jest realizowana dana podstawa i podręczniki są powiedzmy w wykazie, ale jakby no wiemy, że nie są finansowane z budżetu państwa, tak, to jakby oczywiście należy zakupić takie podręczniki, chociaż co ciekawe, nie ma żadnego zapisu prawnego, który obligowałby do posiadania takiego podręcznika, czy na przykład nie może,
nie może dostać wystawiona jedynka uczniowi czy uczennicy za to, że tego o to mi chodziło, że nie może być uczeń oceniany za to, że nie ma takiego podręcznika. Natomiast no, jeżeli oczywiście w wykazie te książki są i te książki są do nabycia, jest to szkoła publiczna, no to tutaj jak najbardziej może się pojawić konieczność kupienia takiej książki. Z tego ja przyznam szczerze, tu mam jeden brak wiedzy, bo nie jestem już od 2 lat w szkole, ale z tego co wiem, darmowe podręczniki są nadal wyłącznie w podstawówce, prawda? Nie w szkołach podstawowych. Dobrze, no natomiast, przepraszam, się jeszcze tam wletnie dzwonki ten czas przebijają. Jeżeli szkoła realizuje zadania, bardzo bym się szczerze mówiąc zdziwił, jeżeli w podstawie programowej do muzyki pojawiłaby się gra na flecie, więc zakładam, że jeżeli jej nie ma, to jest to po prostu wymysł danej szkoły, no to oczywiście to już jest kompletnie inna kwestia, tak? W podstawie programowej do historii jest na przykład do opanowania dany materiał, który może się znaleźć w tym podręczniku, który proponuje szkoła, ale no jeżeli na przykład w podstawie programowej do muzyki, jak tutaj pisze Aneta, tak jak pisze tu Alina, przepraszam, są takie kwestie, no to oczywiście szkoła powinna to finansować. Wybitne webinarium, naprawdę. Państwo byli współtwórcami tutaj tych treści. Myślę, że można by też aneks do notatek wydać na podstawie porad i wielkiego doświadczenia, które Państwo mają. Czy ja mogę mieć propozycję jedną do wszystkich osób uczestników? Bo ja widzę, że ja bym to chciał wykorzystać, zanim się Państwo stąd ulotnią. Ja widzę, że jesteśmy w gronie osób bardzo zaangażowanych. Proponuję, może byśmy na przykład chcieli, i to mówię jako osoba, która zawsze stara się takie grona wykorzystać, stworzyć sobie jakąś platformę współpracy, wymiany doświadczeń, taką codzienną. Możemy zrobić w tym momencie tak, jeżeli byłoby zainteresowanie, ja podam link do swojego Facebooka za chwilę, jeżeli byłaby chęć, możemy na przykład z dzisiejszego webinarium wyjść z tym, że założymy sobie grupę na Messengerze, gdzie na bieżąco będziemy takie rzeczy sobie objaśniać, bo też widzę, że są na naszym webinarze osoby, które są w poszczególnych kompetencjach, w poszczególnych kwestiach po prostu ode mnie kompetentniejsze, tak jak na przykład Alina w kontekście dostępu do informacji publicznej, czy Agnieszka w kontekście bycia rodzicem po prostu w szkole. Myślę, że coś takiego mogłoby być przydatne. Po reakcjach na czacie widzę, że jest chęć, więc umówmy się, że ja teraz po prostu wkleję do czatu mój link do Facebooka, ja zapraszam i po prostu wszystkie zaproszenia do znajomych, czy po prostu wiadomości, jeżeli już się mamy znajomych, dodam do odpowiedniej grupy, którą stworzę jeszcze dzisiaj albo jutro. Więc ja wkleiłem tutaj, nie wiem tylko czy działa, jeżeli nie działa, to Kacper Nowicki, nazwisko mam pospolite, ale mam nadzieję, że uda się znaleźć na Facebooku. Bardzo dziękuję za tę propozycję, bo ja ze spokojnym tutaj duchem zakończę wtedy webinarium, wiedząc, że Państwo są zaopiekowani, no i że razem właśnie też tworzycie siłę dużą, co zauważył. Dobrze. Ja bym tylko się chciał upewnić, jeżeli ktoś może potwierdzić, że ten link z notatkami także działa i poprosiłbym, zanim zakończymy, bo ja nie będę miał możliwości tego przesłać, chyba że Fundacja Batorego byłaby to w stanie zrobić, żebyście wszyscy mieli te notatki, ponieważ ja widziałem tam, że się kilka rzeczy pokazało w trakcie, że tego się nie ma na prezentacji, celowo, żeby nie zawalić tekstem prezentacji, ale wszystko jest w notatkach, to co chciałem dzisiaj przekazać, także proszę sobie to pobrać, żebyśmy mieli, są załączniki, super. No to ja zachęcam do pobrania, ja je też wrzucę na tą grupę na Facebooku. My też mamy taką tradycję, to dopytam o to, że linkujemy te materiały potem u nas na stronie super. Wraz z nagraniem. Tak, możemy tak zrobić, tak, bo jakby tak, mieli znajomych, którym warto przekazać, zachęcić, to tak. Ogromnie dziękuję, bardzo panu dziękuję, wspaniale. Ogrom wiedzy, państwo na pewno będą korzystać, państwu za wybitną aktywność, każde webinarium takie niech będzie. I serdecznie zapraszam w listopadzie, 8 listopada, jeśli temat byłby interesujący, programy współpracy uchwalane do 30 listopada, to bądźcie państwo z nami. Dobrej nocy. Ja też bardzo dziękuję za aktywność i za kontrowanie mnie, bo też nie ukrywam, że jestem od rana na nogach. Jeżeli gdzieś mi się zdarzyło przejęzyczyć, to widziałem, że była od razu reakcja, więc cieszę się, że mieliśmy taką aktywność, że byłem słuchany. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w takim razie na tej naszej, już tak to mówimy, afterze messengerowym. Do zobaczenia. Do następnego razu.